Witam na kanale Magia Kuchni. Dzisiaj upieczemy babkę kawową. Na początek kilka podstawowych produktów, z których będziemy korzystać, czyli proszek do pieczenia, margaryna, cukier, mąka, kawa, ekstrakt waniliowy oraz jajka. Miska, do której dodajemy margarynę i będziemy ucierać mikserem na puszystą masę. Jak Państwo widzą, margaryna na początku nie chce współpracować z nami, ale myślę, że chwila cierpliwości i to się zmieni. Jak tylko margaryna zrobi się puszysta, dodajemy cukier i ucieramy. W małym okienku Państwo widzą, jak poradziliśmy sobie z kawą, czyli 4 łyżki kawy rozpuściliśmy w 1/3 szklanki wrzątku i zostawiliśmy do ostudzenia. Po dodaniu cukru do margaryny dodajemy żółtka, pojedynczo ucieramy. Wszystko nam musi się ładnie połączyć, zmieszać. I ostatnie żółtko. Teraz wszystko sobie dobrze mieszamy. Jak wymieszamy żółtka z margaryną i z cukrem, dodajemy śmietanę, kilka kropel ekstraktu waniliowego. I teraz znowu wszystko ze sobą łączymy. Pamiętajmy o tych częściach, które nam się odłożyły na bokach miski. Je również trzeba wymieszać z całością. I kiedy stwierdzimy, że wszystko ze sobą się dobrze połączyło, dolewamy naszą kawę, która jest już przestudzona w tym momencie. I powolutku, systematycznie musimy wszystko połączyć ze sobą. Przyszła kolejna mąkę, czyli tak zwany produkt sypki, który dodajemy po trochę. To łatwiej nam będzie po prostu wszystko wymieszać ze sobą. Trochę mąki mieszamy, aż do wyczerpania mąki w misce. Teraz odstawiamy naszą masę jajeczną na bok. Musimy ubić sobie pianę na sztywno. Po ubiciu jej na sztywno dodajemy resztę cukru, który nam został poprzednio. Ta piana zrobi nam się taka ładnie szklista. I tą pianę będziemy już teraz dodawać do naszej masy jajecznej, ale bez użycia miksera, a za pomocą łyżki będziemy to wszystko ze sobą mieszać. Na początek to troszeczkę trzeba użyć cierpliwości i troszeczkę przyłożyć się do tego. Nie jest łatwo, jak tu Państwo widzą, ale każda kolejna łyżka piany już idzie łatwiej. I mieszamy, żeby to masa jajeczna połączyła nam się. Właściwie to nie jajeczna już, bo tam i mąka, i jeszcze składników, ale żeby wszystko się ze sobą połączyło. Tutaj jest już ostatni etap mieszania tej piany z resztą składników. Wszystko dobrze wymieszaliśmy, czyli foremka, którą wyłożyliśmy papierem do pieczenia i wylewamy naszą masę do foremki. Następnie staramy się równomiernie ją rozprowadzić po całości, tam rogi, wszystkie kanty i wszystkie braki trzeba uzupełnić. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 40 minut. Tak wygląda pięknie upieczona babka. Na koniec zostało nam zrobić jedynie polewy, czyli białą czekoladę rozpuszczamy z mlekiem. I jeszcze taką gorącą polewamy naszą babeczkę. A póki ona nie zastygnie, obsypmy ją jeszcze odrobinką kawy. To taki akcent, który doda nam smaku na koniec. I tak wygląda mającą babeczkę, śliczną. Zjadamy, a ja życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.